Dobry, nie? No okej, siemanko, z tej strony Enzi, witam was wszystkich dzisiaj w kolejnym odcinku z przeglądu modyfikacji i jaką modyfikację chciałbym wam dzisiaj przedstawić. A dzisiejsza modyfikacja nazywa się Special Mobs, ale zanim do tego przejdziemy, mam dla was konkurs, który... No, zobaczcie se sami. No dobra, słuchajcie, najpierw zaczniemy sobie może od openingu, a potem przejdę do konkursu dla was. No dobra, słuchajcie, dostałem bardzo fajną paczkę, przesyłkę od TM Toys, gdzie znalazłem minecraftowe gadżety. Między innymi są to papercrafty, są to pluszaki, no i figurki, które zaraz wam pokażę. No dobra, słuchajcie, zaczniemy najpierw od otworzenia papercraftów, bo sam jestem ciekawy w zasadzie co to jest. Domyślam się, że będą to tekturki do składania i będziemy mogli składać sobie bloki, z czego widzę przynajmniej tutaj po tym głównym obrazku na samym środku. Dobra, co mamy w środku? Wychodź, ej! No dobra, co mamy w środku? W środku mamy naprawdę pełno takich tekturek, z których będziemy mogli coś poskładać i spróbuję może złożyć chociaż klocek dirta. Z moimi zdolnościami plastycznymi udało mi się złożyć jednego papercrafta, jest to klocek dirtu i słuchajcie, nie spodziewałem się, że będzie to aż takie duże i naprawdę porządnie to wygląda, jest to porządny karton i nie powinno się to rozwalić, jeżeli kuźwa będziemy to składać. I co jest fajne? Fajne jest to, że w takiej jednej paczce mamy od 30 do 90 bodajże. Czekajcie. Od 30 do 90 właśnie takich bloków i nawet w domu możemy sobie pograć w Minecrafta tak naprawdę. Z tyłu też widzę, że są różne edycje z budowaniem domów, jest tutaj zima i tak dalej. Widzę też TNT i inne bajery. Poza papercraftami będą w konkursie również figurki, które możecie znaleźć tutaj za mną. Ja sobie sięgnę jedną figurkę Steve'a Diaksowego z diaksowym mieczem i z diaksowym blokiem. Otworzę to, zobaczę. Ogólnie konkurs nie będzie na te figurki, które są z tyłu, tylko będziecie mogli wybrać je sobie z katalogu i dostaniecie nówki sztuki nieśmigane. Ale więcej informacji będzie pod koniec odcinka, gdy już cały opening skończy. Otwórz się. Okej, okay, tak wygląda Steve, już wyjęty z opakowania. Jest on z plastiku, a nie z papieru jak w przypadku papercraftów. No i mamy też blok diaksów. I w ogóle Steve'owi tutaj z buta coś wychodzi. Teraz nie chcę, ale przed chwilą mu wyłaziło. Nie mam pojęcia co to jest, ale może można go jakoś przyczepić do czegoś, nie wiem. No i figurką możemy w pełni sobie... Czemu upuściłeś miecz? I tą figurką możemy w pełni sobie ruszać. Głową, znaczy głową za bardzo ruszyć nie może. Nie obrócimy ją 160 stopni. O, obrócimy! Steve ma teraz głowę na plecach. A w zasadzie nawet jak obróciłem na plecy, to nic się nie zmieniło. Możemy ściągnąć mu kask i ciekawe jestem, czy możemy też resztę tutaj tych diaksów mu ściągnąć. Ja mu pościągał i sprzedał. nie no, żartuję oczywiście, ale można ściągnąć mu chyba tylko kask, bo więcej rzeczy nie schodzi, a nie chce czegoś urwać, nie? No dobra, jakie figurki mamy jeszcze? Mamy Creepera z TNT, mam Endermana z buchomorem, nie wiem czemu z buchomorem, mam Steve'a zwykłego, tym razem nie z diaksami, tylko z kamiennym kilofem i z węglem, który może teoretycznie sobie wykopać. Mamy Alexa. Kim jest Alex? Ja nie mam pojęcia. Napiszcie mi w komentarzu, jeżeli się orientujecie, kim jest Alex, bo kurczę, dostałem tą paczkę i tak patrzyłem na to i za cholerę nie mogłem sobie skojarzyć, kim ona jest. I widzę, że to jest też jest Slame ogólnie. Widzicie? Jest Slame, nie? No i ma ona łuk, ma miecz, w sumie więcej bajerów niż diamentowy Steve. I mam jeszcze zombiaka, który także ma miecz żelazny i blok bodajże żelaza. Z papercraftów mamy jeszcze wersję z TNT, z żelaznymi blokami, mamy tutaj pistony, mamy kurę? Nie, to nie jest kura, to jest Steve w żelaznej zbroi i z wagoniki, mamy też tory, więc bardzo fajny bajer. Co tutaj mamy jeszcze? Mamy drugą wersję z 30 akurat blokami, znaczy nie blokami, tylko elementami do złożenia, nie? Mamy tutaj wiedźmę, mamy creepera, slime'a i o wiele, wiele innych rzeczy. W sumie z tyłu jest tutaj napisane wszystko, co mamy. Nie wiem, czy teraz to widzicie, powinniście to widzieć. Dostałem także całą kolekcję zwierząt, które także będziecie mogli wygrać w konkursie. Mamy tutaj świnie, krowę, owce, psa, kota, co? A nie, to nie jest, to kaczka jest. I ogólnie, jeżeli chodzi o pluszaki, to jest wiele innych pluszaków praktycznie ze wszystkich tutaj rodzajów mobów, które występują w całym Minecrafcie. No i teraz możemy przejść do całego konkursu. Okej, słuchajcie, do wygrania w konkursie będą minecraftowe gadżety, które przed chwilą wam pokazałem, które są w tej chwili za mną, ale wy dostaniecie oczywiście nowe ze sklepu, a nie te, które ja tutaj przed chwilą zdewastowałem, nie?
Szansę na wygraną będzie miało aż 30 osób, więc jest duża szansa, że i tobie uda się coś wygrać. Okej, jakie są warunki konkursu, co trzeba zrobić, żeby wygrać? Oczywiście musisz zostawić łapkę w górę pod tym filmem, bo bez tego no nie da się po prostu wygrać konkursu. Wszystko potem będzie sprawdzane i jeżeli nie dajesz łapki, to nie wygrasz nic w konkursie i tyle. No okej, drugim warunkiem jest to, żebyś wbił na mojego fanpage'a, link do niego masz w opisie i gdy tam wejdziesz, musisz znaleźć najnowszy post właśnie dotyczący tego konkursu i tam zlajkować go, udostępnić i napisać w komentarzu, że bierzesz udział. To mi wtedy bardzo ułatwi losowanie osób, które mają wygrać, no i w sumie kontakt z osobami, które to wygrają, nie? Wyniki tego konkursu pojawią się w niedzielę o godzinie 12 na moim Facebooku, więc już teraz możesz wbić, zalajkować go, żeby być na bieżąco z najnowszymi postami na mojej stronie. Wszystkim osobom, które chcą wziąć udział w konkursie, życzę powodzenia i wracamy do przeglądu modyfikacji. Buja! No dobra, tak więc wróćmy do przeglądu modyfikacji i czym jest modyfikacja Special Mobs. Ogólnie jest to modyfikacja, która nie dodaje do naszej gry nowych jajek spawnujących, nie dodaje jakichś nowych mobów i tak dalej. Znaczy w zasadzie dodaje, ale tak jakby modyfikuje stare moby. Zaraz wam pokażę, o co chodzi i dlaczego mam właśnie w ekwipunku normalne jajka spawnujące. To co tutaj widzicie, to jest nieudana próba nagrania filmu i po prostu creeper, który mi się stworzył, rozpieprzył mi całą chałupę, którą musiałem od nowa sobie wgrywać. Więc pójdziemy gdzieś indziej i może w tym miejscu będziemy przedstawiać tą modyfikację. Ogólnie słuchajcie, najpierw zacznę może sobie od pająków może, nie? Dobra, stwórzmy sobie pająka. I tym razem akurat stworzył nam się zwykły pająk. I jak widzicie, gdy będziemy sobie spawnować pająki, to mogą być one mniejsze, większe, bądź zupełnie się różnić od tych wszystkich. Tym razem akurat wyskoczył mi pająk z jajcą na głowie, ale nie chodziło mi o to. Ogólnie jest jeszcze pająk, który jest głodny, czyli ma żółte uszy i jest taki trochę żółtawy. I te wszystkie pająki i inne moby możemy normalnie spotkać w świecie. Nie możemy ich, nie musimy ich tutaj za każdym razem spawnować. I mamy też bossa takiego pająka. Tylko nie wiem, czy uda mi się go stworzyć. Na razie udaje mi się tworzyć tylko właśnie tego z żółtymi oczkami. Ale w końcu udało mi się stworzyć matkę pająków. Mama pająk, która ma 32 HP i zadaje nam o wiele większe obrażenie niż te normalne pająki. Dobra, pozbądźmy się ich, wyłączając sobie właśnie tego peacefula włączając i włączmy sobie easy. Okej, przejdźmy do kolejnych mobów, którymi będą zombiaki. Jakie zombiaki nam się tutaj tworzą i dlaczego nie pokazuję wam jaki damage zadają te zombiaki i tak dalej, a to dlatego, że nie wiem gdzie jest tutaj miejsce spawnu. Jeżeli mnie zabiją, no to pójdę gdzieś daleko i kuźwa stracę chałupę, więc wolę sobie to odpuścić. I stwórzmy sobie różnego rodzaju tutaj zombiaki. Czemu ten zombiak ma 20 HP na 62? Przepraszam bardzo. Za każdym razem, jak widzicie, tworzą nam się zombiaki o innym wzroście. I tym razem akurat stworzył nam się zombie z ebolą, czy z czymś takim, nie wiem. W każdym razie jest to plaga zombie, który ma na sobie krosty tak jakby miał różyczkę. Okej, okay. Mamy też brutish zombie, który ma kłę jak świnia i ma złotego miecza zenchantowanego, czyli będzie to dosyć mocny zombiak i do tego wszystkiego ma jeszcze 40 HP, ale są jeszcze inne zombiaki, tylko nie wiem czy uda mi się je akurat stworzyć. Okej, ten ma czapeczkę nie witkę, ale ja go nadal widzę. Ogólnie wiem, że jest jeszcze taki zombiak, który jest głodny, właśnie o tym mówiłem, jest to hunger zombie, który nie ma brzucha i jest głodny i nawet jak coś zje, to i tak naprawdę mu to nic nie da. Jestem ciekawy, czy... jak on w ogóle żyje? Znaczy to jest zombie, więc on w zasadzie nie żyje. Dobra, nieważne, pomijmy ten temat. Okej, pozbyłem się ich i możemy przejść dalej. Jako kolejny mob możemy sobie stworzyć na przykład Endermana. I czy Enderman może nam się jakiś inny stworzyć? I może, jest to Lightning Enderman, który prawdopodobnie będzie mógł walić w nas piorunami, więc jest kozacki i ma 40 HP. Okej, czy są jakieś inne Endermany? W ogóle wszystkie, z czego widzę, mają żółte oczy. A Enderman normalnie ma fioletowe, takie różowate. To jest Icy Enderman. Czy on będzie coś z lodem miał wspólnego? Nie wiem, nie mam pojęcia. Lightning Enderman. Tylko czemu te wszystkie zombiaki, znaczy Endermany mają żółte oczy? Nie mam pojęcia, ten w ogóle nie ma oka, ma odwrócony krzyż w ogóle. Blinding Enderman. Mirage Enderman. Mirage. Z CS-y mi się skojarzyło, nie mam pojęcia dlaczego.
I on potrafi nawet mrugać. Chyba, że mu się po prostu ta lampka w głowie zgasza i mu nie świeci na oczy, nie? Nie wiem, jak to działa. Nie mam pojęcia, co te Endermany nam robią, gdy jesteśmy na game modzie zerowym, czyli kiedy mogą nas atakować. Jeżeli jesteście ciekawi, no to możecie pobrać sobie tą modyfikację, wgrać sobie i samemu się przekonać, jak one atakują, jakie obrażenia nam zadają. Tak więc przejdźmy dalej, co to jeszcze mamy. Mamy szkielety, które także rodzą się różne. Ten akurat jest chyba zwykły, tylko trochę mniejszy, z enchantowanym łukiem. Ten jest trochę większy. I mamy też Spitfire Skeleton, czyli mamy szkieleta, który cały czas się pali i ma lawę w oczach i w buzi, plus duży zenchantowany łuk i 40 HP, więc jest kozacki i to jest swego rodzaju boss, jeżeli chodzi o te szkielety. Czy jakiś jeszcze szkielet może nam się stworzyć? Jestem ciekawy. Jaki wielki! Ja mu sięgam centralnie do żołądka. Mamy złodzieja szkieleta, który ma na sobie maskę. Gdzie on leci? Pewnie, żeby mi coś wynieść, z basenu. WON! Czy jeszcze jakiś szkielet może nam się stworzyć? Tak, może. Jest to Fire Skeleton, który ma po prostu zenchantowany miecz. No i wygląda jak ten tutaj, płonący. Okej, chyba wydaje mi się, że możemy je zniszczyć i przejść do ostatniego moba, jakim będzie Creeper. Znaczy nie Peaceful, tylko Easy. Okej, i jakie Creepery będą nam się tworzyły? Na razie jest to zwykły Creeper. Teraz jest to trochę mniejszy Creeper. I mamy Gravity Creeper, który ma 40 HP. I ciekawy jestem, jak on się zachowuje, czy ma jakieś inne zachowanie względem, znaczy inaczej nas jakoś atakuje, czy po prostu inaczej wygląda i ma więcej HP i być może zwiększony damage i po prostu ma większy wybuch, nie? Jakie są jeszcze Creepery? Póki co tworzą mi się cały czas normalne, ja nie chcę normalnych, ja chcę takie wiecie, fajne. O, Fire Creeper, który prawdopodobnie po wybuchu będzie podpalał wszystko wokoło. Mamy Creepera, który jest trochę większy niż te poprzednie. No Creeper, twórz się inny! O, mamy Dirt Creeper, który jest z ziemi. Fuck. Pewnie gdy wybucha, to wszystko zamienia sobie w dirt wokół siebie. Znowu Gravity Creeper. Mamy... O, stworzył mi się Jumping Creeper, który prawdopodobnie będzie skakał. I mam pewne podejrzenia, że będzie zachowywał się jak ten Creeper, który... był w pewnej modyfikacji, taki na, wiecie, sześciu nogach, co skakał i gdy spadał, to wybuchał. Powinniście kojarzyć. I co to jest? Mamy Dark Creeper, który ma na głowie... On się połączy w ogóle z dirtowym, ale ma na głowie dynię. Śmiesznie to wygląda. Jaki jeszcze Creeper może nam się stworzyć? Ten jest trochę taki duży. Ale czy jest to jakiś boss Creeperów? Musi być. W zasadzie wszystkie te takie inne mają po 40 HP. Mamy Death Creeper. Ciekawe. Też ciekawie wygląda. Czarny Creeper z czerwonymi oczami. Dirt Creeper. Czy coś innego możemy spotkać? Fire. O, Gravel. No ciekawie. Możecie także pisać w... O, mamy też Ender Creepera, który prawdopodobnie będzie zachowywał się tak samo jak Enderman. I ogólnie możecie także pisać w komentarzach, czy tworzą się jeszcze jakieś inne właśnie Creepery, tak jak ten Armor Creeper, który ma zbroję i 30 HP. No bo wiadomo, nie za każdym razem uda się stworzyć wszystkie Creepery, to jest jakaś tam szansa na to, że akurat taki się stworzy. Drawing Creeper, czyli tonący? Pływający? Jakoś tak, nie wiem, nie jestem pewny, czy dobrze to czytam. W każdym razie, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Ale mam tutaj słuchacza, zobaczcie. Kuźwa przeszedł i mnie podsłuchuje. Zostawiajcie łapki, piszcie komentarze, wbijajcie na fanpage'a, subskrybujcie mnie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I wszystkim tym, którzy chcą wziąć udział w konkursie, życzę powodzenia. Tak więc siemanko, cześć, pa, pa.